kopię jak jebany Bruce Wayne, albo jak jebany Bruce. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem porozmawiać o czymś innym. Znaczy innym, dalej o tym samym tak naprawdę. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania filmów. Chciałem pogadać z wami, co się dzieje na rynku aktualnie, bo to, co się dzieje ze skrzyniami, to jest po prostu chore. A, i chciałbym jeszcze pozdrowić ekonomię Johna za napisanie mi komentarza, że zobaczył film. Tak, po prostu. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania i tak dalej. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, to też wypowiadasz. I dobra, przechodząc już do rzeczy, to co się dzieje na rynku jest naprawdę anomalią. Zobaczcie, ludzie, no Pryzma w nocy kosztował 65 groszy, teraz 60, to spadł trochę, normalne. Ale tak szczerze, z mojej perspektywy skrzynki rosną. Dlaczego rosną? Wyjebały się z drofu, no to rosną. No, logiczne, nie? Nie ma w tym wyższej logiki. I będą rosły, otóż. Może będą jakieś spadki czasami, ale będą rosły. No teraz tu jest skrzynia, więc jest ryzyko, że może jakoś spaść, ale też jest ryzyko, że się utrzyma. No proste, proste, proste. Ale generalnie, jeżeli nawet by spadła, to nic się nie stanie, bo i tak będzie leciutko do góry rosła. Więc long termy, czyli inwestycje długoterminowe w skrzynki, jest ok. Tyle mogę powiedzieć. No tak naprawdę to pokażę wam dzisiaj kilka inwestycji, które róbcie sobie. Nawet może szybko, nie wiem, tak szczerze, ja nie wiem jak te skrzynki będą się teraz zachowywać. No nie powiem, nie jestem prorokiem. Nie mam pojęcia, czy ta skrzynka teraz spadnie, czy będzie jeszcze w górę leciała strefy zagrożenia, na przykład pryzmatu 2 czy pryzmatu 1. I radzę tak, inwestować teraz wasze środki. Macie 20, 10 zł, 15, whatever, większe środki lepiej, tak naprawdę jak chcecie, zależy też jak chcecie, bo chcecie zrobić długoterminówkę, no to jak najbardziej to jest sposób dla was. No i zachęcam was w tym momencie, tak szczerze, do kupowania, stres zagrożenia. Jakby tylko musicie dać temu czas oczywiście, nie możecie sobie myśleć, o za miesiąc wyciągnę tą skrzynkę za 4-5 zł czy jakoś tak, no nie, powiem wam z góry, no tak nie będzie, nawet może tak będzie w pierwszych 2 miesiącach ta skrzynka nawet potanieje i to będzie całkiem normalne, ale w kwestii roku ta skrzynka może do 2 zł na spokojnie wskoczyć, co jest kurwa dużym zyskiem, bo to jest ponad 100% jak na długoterminówkę i mamy czysty zysk tak naprawdę, ale nawet może więcej skoczyć, teraz pierdolę, wiecie, że rok może tyle skoczyć, a może być tak, że za 3 miesiące ta skrzynka będzie warta 5 zł, no kurwa nikt tego nie wie, tak szczerze zbytnio, bo jest to zależne od ludzi i ich zachowania na rynku i tego, co będzie Steam wprowadzał, skrzynek, strynek, wszystkiego, wiele jest wpływów na tą skrzynkę. Do dropu już nie wróci na 99,9%, więc jakby no to się ma co martwić, ta skrzynka na pewno będzie rosła, tylko kwestia teraz czasu. No i tak, radzę nie wstawać, przede wszystkim strefa zagrożenia. Może właśnie to jest takie ryzyko, możecie chwilę poczekać, ale jak poczekać to też może wzrosnąć i zainwestujecie za więcej. Możecie zaryzykować i teraz, no jak mówię, tego to ja nie wiem. Ale radzę teraz tak, inwestować strefy zagrożenia. I właśnie, najlepiej inwestować też, a propos inwestowania, w tańsze rzeczy niż w droższe. Bo droższe, wiadomo, ryzyki i tak dalej, na tańszych będziecie mieli większy zarobek, mniej najwyżej stracicie. Tańsze są zawsze lepsze, pamiętajcie, rzeczy tak 4-5 zł max mi się wydaje. 5 powyżej już jest ryzyki, oczywiście jak chcecie ryzykować, znaczy inaczej. Taki breakout, ja polecam breakouta na przykład, tylko teraz jest kwestia, już jest drogi. Będzie rósł powoli, może dojść jakaś skrzynka, no breakout to ryzyko, więc jakby ja polecam jako osobiście, bo ja sam na breakoutach sporo zarobiłem, ale ryski, nie? To tak mówię z góry, żeby każdy wiedział. A to już mniej ryski, to jest jakby pewny zarobek, tylko na long term, pamiętajcie, jak ktoś chce mieć pewnego long terma, 2-3-4 dychy, w tym więcej, tym lepiej tak naprawdę, bo wyciągniecie z czasem, może nawet kockę zainwestować z 200 w takie skrzyneczki, to można nawet spoką kockę wyciągnąć za jakiś czas. No i tak, strefa zagrożenia przede wszystkim, pryzmatu 2 i pryzmatu 1. Jest tutaj pryzmat 2, strefa 1 tu nie ma. 1, gdzie jest 1 nasza kochana? O, tutaj, 64 grosze. Zachęcam. Już coraz mniej ich jest, tak naprawdę to już nawet mało, pewnie ludzie już kiermanią to w tym, w ekwipunkach. Zamówienia kupicie pewnie za 62, 61 może wyciągniecie już, więc okej. Pryzmacik zwykły. 2. Ty, co się stało? Jezu, jak to rośnie. Przecież, no właśnie, 26, 53 grosze. Ja tak patrzę, 52 grosze, 53, a tu 60 groszy. No to co się dzieje? Inwestujcie, mówię wam szczerze, inwestujcie póki możecie.
wierzę, że zaraz Antwerp też się skończy, więc Antwerpa też inwestycja polecam serdecznie, żeby trochę, znaczy wiadomo, Antwerp teraz jest ciężką sprawą, jak się zachowa, jak się skończy inwestycja, ile się skończy, bo to co się dzieje to jest dramat, ale ludzie inwestujcie, jeszcze raz inwestujcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.